Siemanko wszystkim witajcie, moi drodzy kochani, serdecznie z tej strony. You Can. A Przed wami kolejny, czwarty, już chyba z rzędu, odcinek dotyczący naczep, dotyczący kierowców. Będący po części poradnikiem do ETS-a, ale też po części gameplayem, w którym pokazuję wam swoje postępy na tym koncie, stworzonym tylko i wyłącznie po to, aby je levelować, aby krok po kroku wam pokazywać, co i dlaczego robię. Także zapraszam cię, drogi widzu, do oglądania. Zaczniemy od tego, co obiecałem w dzisiejszym, wrzuconym odcinku, pod koniec odcinka tego z bardzo długą trasą, ponad 4000 km, 4400, właściwie 4500. Obiecałem, że zrobimy podsumowanie, ile będzie kosztowała mnie naprawa ciężarówki wraz z własną naczepą, bo ten odcinek właśnie też dotyczy naczep. I to, co właśnie chcę pokazać, będzie dla Ciebie też takim troszkę, myślę, że pokazaniem tego, jak przy długiej trasie. Kosztuje, ale może zobaczmy sobie, żebyśmy mieli pewność, ja się oczywiście będę teleportował widzowie do, do miejsca docelowego, natomiast zobaczmy, wjeździliśmy spychać, że ja za to zlecenie dostałem 615 tysięcy, gdzie powinienem za nie dostać no około miliona. Więc pewne uszkodzenia toż to, że zlecenie było jako spóźnione, czyli kary spowodowały, że no niestety 400 tysięcy w plecy na tym zleceniu. Więc obawiam się, że naprawa w tym przypadku konkretnie będzie kosztowała tyle samo co, co samo zlecenie. Natomiast yy, nie będę podsumowywał tutaj, słuchajcie, absolutnie dlaczego było spóźnienie, i tak dalej, bo to wszystko macie w poprzednim odcinku i tutaj nie będziemy, moi drodzy, w żaden sposób yy, analizowali tamtego zlecenia. Dlaczego, dlaczego nie pykło do końca jak trzeba, yy, będziemy skupiali się tutaj na, na czepach. Także zobaczcie. Mamy. Uszkodzenie auta 27% i 9% uszkodzenie naczepy. Także się odholowujemy do serwisu i się wszystko dowiemy. No już trudno to tam. Te, 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 te 4000 się zapłaci dla widza, żeby odcinek był po prostu szybko zrobiony. Nie będę też wiecie jechał teraz do serwisu, gdzie po drodze bym uszkodził to auto, co nie byłoby wtedy zapewne obiektywne. Także moi drodzy, zobaczmy jeśli chodzi o naprawę. Ciężarówki. I teraz dla jasności, kiedy zaczynałem trasę, miałem wszędzie 0%, nawet tego trwałego zużycia było 0%. Tutaj uszkodzenia są 18%. Także zobaczcie, moi drodzy, do zapłaty 162 tysiące. No i powiedzmy, że już te 1% sobie pominiemy, ale tu jest 9%, które nas kosztuje 50 tysięcy. Czyli już mamy 210 tysięcy za naprawę. Hmm, chcąc, nie chcąc, uszkodzenia tutaj jest chyba odnośnie naczepy. Zobaczcie, tutaj też możemy od razu naczepę zobaczyć. Więc mamy 9%. Naprawienie naczepy to jest 18 tysięcy, czyli tragedii. Słuchajcie, nie ma yy, jadąc na własnej naczepie. No, ale niestety też mamy te trwałe zużycie 30. Czyli słuchajcie, naprawa naczepy yy, nas kosztowała 60 tysięcy złotych. Czyli nie było to tragicznie, znaczy ja i tak mówię, tam miałem parę przygód w tym odcinku, o których nie będę wam mówić, bo to zobaczycie sobie. Jest bardzo długi odcinek na kanale, gdzie tą trasę przebywam dziś, był wrzucony dziś, czyli 28 grudnia, jest już na kanale. Ile godzin zajmie mi najdłuższa trasa w ETS? Tak ten odcinek się nazywa, ale zmierzajmy do naczep, bo teraz chcę wam coś pokazać, moi drodzy, czy. bo takie pytanie właściwie do tego dotyczy, oj, nie tu chciałem wejść, tego dotyczy właściwie ten odcinek. Czy opłaca się jeździć z własnymi naczepami? No i oczywiście moja odpowiedź w tym momencie, to chciałem Wam po to pokazać naprawę tej naczepy, brzmi tak. Bo nawet jeśli tą naczepę uszkodzisz powiedzmy na 10%, nie mówię, że będziesz wiesz szalał, ale wydarzą się jakieś sytuacje losowe, a za zlecenie masz i tak 200-300 tysięcy więcej za dany kurs to i tak nawet jeśli zapłacisz za naprawę, nie wiem, 50 tysięcy, to i tak jesteś 250 do przodu. I chcę Ci to właśnie, drogi widzu, udowodnić, ale pokazując to na mapie globalnej. Zobacz, nie mówimy już tu o szybkich zleceniach, bo to może sobie to wszystko, wiecie, po kolei uprośćmy. Jeżeli zaczynasz własny, własną firmę, jesteś na bardzo niskim levelu, załóżmy do 15 levelu, czy nawet do, może do 20, chociaż ja zrobiłem to na 18, czyli tak pomiędzy, Warto jest brać te szybkie zlecenia. To są te zlecenia, gdzie bierzesz, dostajesz ciężarówkę, dostajesz naczepę, ty się nie martwisz o żadne koszty paliwa, autostradę, o nic, tylko po prostu masz dowieść towar. I na początku faktycznie to jest fajne. Ale kiedy już zaczynasz rozwijać firmę, wiadomo, pracownicy na ciebie pracują, tak jak u mnie jest to na 26. moi drodzy, levelu. Już mam swoją ciężarówkę, i to jest to, co mówiłem wam w wielu odcinkach. Często biorę takie zlecenia po prostu, że. Biorę swoją ciężarówkę, ale wybieram sobie naczepę od dostawcy. I to tłumaczę Wam w bardzo prosty sposób: mi chodzi o różnorodność. Czyli, na przykład, dojeżdżam do jakiegoś miasta i z niego, nie wiem, mam ochotę sobie wziąć dostawę z firanką, to biorę z firanką. Miałbym ochotę wziąć, zobaczcie, cysternę, to biorę cysternę. Zresztą tu z cysterną mamy bardzo podobną trasę. Nie wiem, czy poza odcinkiem sobie takiego kursu nie zrobię. To jest, by był kurs, moi drodzy, znowu do Hiszpanii. Oj, 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 daleko, daleko, ale może bym taki kurs sobie właśnie zrobił, żeby. Żeby troszeczkę wiecie. EXPA wbić takie kursy są fajne. Także to też mówiłem. Czasami są. Te kursy, oczywiście. A, bo teraz mamy długość trasy, więc uwaga, zawsze według dystansu sobie ustawcie. Ja tu miałem ustawioną długość trasy, dlatego że zależało mi na najdłuższej trasie, jaka była możliwa. Nie? No i zobaczcie, w tym momencie mamy. Trasę o wiele krótszą od poprzedniej, bo raptem 3000 km, ta trasa była ponad 4, ale kasy mamy za to zlecenie więcej. Tu za jacht mamy jakieś grosze, no ale zobaczcie, jedziemy raptem 20, 290 km, z czego z czego bardzo y, duża część jest przez, przez morze, nie? Nie, to już jest tutaj wpisane, także tutaj macie. Ja już teraz te ADR-y zaczynam sobie oczywiście odblokowywać, moi drodzy. No i co? No i takie zlecenia biorę, żeby mieć różnorodność, ale oczywiście, drogi widzu, są zlecenia użyj własnej naczepy i to jest to zlecenie, które robiłem w tym odcinku, w którym pobijałem, znaczy tam było kilka wyzwań, które zresztą robiłem, to możesz, drogi widzu, sobie zobaczyć to. I tam robiłem takie coś i zobaczcie, w tym momencie... Mamy na przykład zlecenie. No okej, okay, na 3800 km. Krótko to nie jest. Trasa długa, może nawet sobie mówię po odcinku wezmę, i wiedziesz helikopter. Oczywiście to, czy możesz wieść ten helikopter, czy nie, to zależy od tego, czy masz DLC. Tutaj też wyprzedzam ewentualne pytania. Zobaczcie, 2000 km trasa 600 tysięcy. Ale to oczywiście zależy, jaką masz naczepę. Zwróć uwagę, widzu, i tu będziemy starali się, ja muszę się chyba teraz teleportować, tak myślę, że zrobimy, do Warszawy. Bo to jest właśnie najważniejsza rzecz. Jeżeli wybierasz zlecenie z własną naczepą, to pokazuje ci zlecenia do naczepy, którą masz aktualnie przyczepioną, podczepioną, zwał jak zwał, tak? I teraz zobaczmy, widzowie. Ja Wam chcę coś właśnie teraz pokazać. Załóżmy, że kupię sobie naczepę. Tutaj jeden z kolegów, ja obiecałem, że to zrobię, więc zrobimy dla testu, proszę bardzo. Jeden z kolegów powiedział, żeby kupić sobie podwójną chłodnię. Tylko ja się obawiam jednej rzeczy: że ja tej podwójnej chłodni nie będę mógł zaczepić do Warszawy, umieścić jej w Warszawie, także pod ten odcinek to nie przejdzie, bo ja musiał sam potestować. No, a nie będę, wiadomo, widzowie, pracownika wywalał. Także że tego nie jestem w stanie sam sprawdzić, jeśli chodzi o podwójne, bo mój garaż jest w Warszawie. I tu macie różne naczepy. Ja mówiłem to wiele razy, że jedną z lepszych naczep na początek jest oczywiście Firanka. Czyli w ogóle jak, jaki ja bym tutaj system, że to wszystko uprościć, bo żebyście, drogi widzu, nie pomieszał. Więc jeszcze raz, od początku, kiedy zaczynasz, masz niski level to polecam Ci um, jeździć te szybkie zlecenia, nie kupować dla siebie ciężarówki, a kupować y, dla pracowników. Czasem można się wesprzeć kredytem i tutaj też jeden z widzów to dosyć fajnie wyliczył, że to da się tak zrobić. Natomiast bym proponował z tym też uważać, bo pamiętajcie, że na początku ci kierowcy nie będą dla Was generowali zleceń, nie wiem, po 100, po 200 tysięcy, tylko raczej te pierwsze zlecenia będą po 3, po 5 tysięcy. No będą takie bardzo, bardzo liche, dopóki też nie wyrobią sobie umiejętności. Ale tutaj odnośnie jakby lewelowania pracowników i zarządzania firmą nie będę się rozgadywał, bo o tym wszystko jest w odcinkach powiedziane. Czyli kupujesz yy, ciężarówki dla pracowników. No i oczywiste jest to, że na samym początku musisz się liczyć no, z każdą złotówką. Ja tak robiłem przez długi czas, zresztą widzieliście to też w poprzednich odcinkach, yy, że dopiero teraz to uzupełniłem, tak? Kupujesz ciężarówkę dla pracownika, ale nie musisz do tej ciężarówki na samym totalnym początku kupować od razu naczepy. Możesz zrobić tak, że jak masz zaczynając grę ten, to jedno miejsce w garażu, tak? w garażu, który sobie wybrałeś, ten garaż możesz rozbudować, żeby miał trzy miejsca na przykład lub pięć. Na początku bardziej opłacalne wydaje się mieć te trzy miejsca i kupić kolejny garaż również na trzy miejsca. Czyli powiedzmy wtedy miałbyś, miałabyś pięciu pracowników, pięć ciężarówek kupujesz, oni już coś tam niech jadą, levelujesz tych pracowników według tej metody, którą Wam podałem w poprzednim odcinku i na razie nie musisz się skupiać na naczepie. Oczywiście jeśli kupisz naczepę dla pracownika, już oni coś tam zarobią i następnym ruchem będzie kupno naczepy, to będzie to dobry ruch, dlatego że pracownik z naczepą zarobi więcej. Tylko też pamiętaj, drogi widzu, o tej jednej ważnej rzeczy: że pracownik, zanim go levelujesz, będzie na pewno robił puste kursy. Więc zdecydowanie lepiej jest, żeby robił puste kursy, zanim ty kupisz naczepę, niż, niż z naczepą, no bo to też wiecie, byłyby jakieś koszty serwisowe. Reasumując, bardzo taką neutralną naczepą wydaje się dla mnie być Firanka, i ja, jak widzieliście w odcinkach, to też mogę Wam pokazać. Kupuję kompletnie, kompletnie te najprostsze firanki na sam początek. Oczywiście teraz już nie, no bo teraz mi już jakby środki, widzicie, na to pozwalają. Kończyłem poprzedni odcinek, miałem 25 milionów, trzy razy się przespałem przed odcinkiem, żeby właśnie tutaj się zregenerować po tym kursie i, i zobaczcie, jest 27,5 miliona. W czasie tamtego odcinka weszło 15 milionów kasy. Odcinek trwa 3,5 godziny, także w tam czas, realnego czasu tyle, tyle mi weszło kasy. Więc będzie też kolejny odcinek, jeszcze dzisiaj nagrywany, gdzie będziemy tą kasę wydawali. Nie bójcie się. Także zawsze, słuchajcie, kupowałem tą najprostszą firankę jako taką podstawę, żeby w jakimś garażu ta prosta firanka była, żeby była to najtańsza naczepa, która coś tam, jakiś kurs zrobi. Bo też chodzi o, moi drodzy, o zlecenia, które pracownicy mogą przyjmować. To nie chodzi o to, to też zwróć proszę na to uwagę, tak? Zobacz. Pokażę Ci może, żebyś zrozumiał, o co mi chodzi. Zatrudniasz pierwszych pracowników, tak? Ja tutaj akurat nie zatrudnię, bo mam na fula wszędzie. Nie, teoretycznie mogę, bo w Warszawie bym mógł zatrudnić. I teraz zobacz, drogi widzu, co mam na myśli. Jak oczywiście dobierać pracowników, to macie wszystko też w poprzedniej. Poprzednich odcinkach, także do których was odsyłam. Natomiast mi chodzi teraz o jedną rzecz z tymi naczepami, bo tu mówimy stricte o naczepach. Przykładowo no o niech będzie oczywiście tego, bym pana Paskala nie polecał ci zatrudnić, bo to się w ogóle nie opłaca. Natomiast załóżmy, że miałbyś zatrudnić pana Paskala, tak? To jest, nie, to jest nierealne i tego nie rób. Mówię. Jak zatrudniać pracowników, to ci dokładnie pokazałem. Ale na przykładzie Paskala pasuje to idealnie. Masz zatrudnić Pascala, tak? Czyli on nie ma żadnych większych umiejętności. A pamiętaj, drogi widzu, że na początku, kiedy nie będziesz tych agencji pracy zbyt wiele na mapie mieć odkrytych, to tych pracowników nie będziesz mieć zbyt wielu do wyboru. No niestety. Więc im więcej agencji pracy na mapie odkrywasz, tym więcej tych pracowników tu będzie do wyboru i tym będą oni lepsi również. Natomiast ten Pascal ewidentnie tutaj jest najgorszym pracownikiem i załóżmy, że musisz go jakichś względów zatrudnić. No to widzowie, zmierzam właśnie do tego, że zobacz, nie kupisz naczepy, która no, jest jaką, jakąś formą cysterny, ponieważ pan Pascal nie ma żadnych umiejętności i nie będzie tych zleceń mógł przyjmować. Mało tego, nie ma sensu, żebyś kupował czy kupowała tą naczepę niskopodłogową czy niskopodwoziową, fajną, bardzo dochodową naczepę, którą polecam, ale w tym przypadku ten Pascal tego nie wykorzysta, ponieważ on nie ma ani ładunku o wysokiej wartości, ani delikatnego ładunku. A w większości przypadków delikatne ładunki i ładunki o wysokiej wartości właśnie są przewożone na tej. Jest to jakiś, nie wiem, helikopter, tak jak w moim przypadku. Tak, zresztą możemy zobaczyć ciągniki rolnicze. To są często ładunki o wysokiej wartości, czy też em, delikatne ładunki. Już pominę zupełnie to, że pan Pascal nawet nie ma wyrobionego ani jednego długodystansowca, więc jego trasy będą bardzo, 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 totalnie bardzo krótkie. Także wybór naczepy zależy, bo o tym też nie mówiłem, właśnie w poprzednich odcinkach. A warto o tym wspomnieć, jeżeli mamy się skupić na planie działania, Twoim planie działania i tym, czy opłaca się pracownikom kupować naczepy, no to, żebym mógł Ci udzielić takiej odpowiedzi. Wybór naczepy zależy od tego, na ile masz lewelowanego kierowcę-pracownika. Ja Ci tu pokażę na przykład moich kierowców. Oni oczywiście sobie sami naczepy wybierają, bo nie przydzieliłem, ale zobaczcie, jeśli ja mam tu jakiegoś Dominika, który ma totalnie wszystko już wyrobione, to on może zarówno sobie wziąć naczepę, która będzie cysterną jakąkolwiek, on może sobie wziąć tą niskopodwoziową, niskopodłogową i praktycznie każdą inną. Jak widzicie tu na tym przykładzie, nasz pan Dominik używa właśnie naczepy niskopodłogowej, wiezie ciągniki rolnicze, no i jedzie dosyć daleko. Widzimy, że jedzie daleko, bo 84 godziny. Także Także pan, pan Dominik, jak widzicie, ma, ale zobaczmy innego na przykład. Ten niby jest Andrzej, niby jest, no i wykształcony i ma fajną ocenę, natomiast korzysta sobie z firanki. No i okej. Okay. Bo być może, być może, podkreślam, w poznaniu innej naczepy nie mieliśmy do dyspozycji. Też weźcie, zwróćcie uwagę, że to, że ten wykształcony tutaj pracownik korzysta sobie z firanki. Wcale nie oznacza, o, widzicie, tak, właśnie o to mi chodziło. Jest jedna niskopodłogowa, tutaj też jest ciągniki rolnicze i Dominik yy, też ma chyba niskopodłogową. Tak, właśnie, bo ja do Poznania dawałem dwie niskopodłogowe, dwie Firanki. Także ci korzystają z Firanki, dlatego że nie mają innego po prostu wyboru, zostali do tego zmuszeni, bo nie mają innej naczepy do dyspozycji. Gdybym ja do Poznania kupił dwie kolejne, Niskopodłogowe, to z pewnością jako ci tacy totalnie wykształceni, tak nazwijmy wykształceni, z umiejętnościami lepiej to brzmi w sumie, yy, korzystaliby z niskopodłogowej i zapewne robiliby oba bardziej takie zlecenia droższe. Ale jak widzicie, to nadal nie jest problemem, drogi Wizu, że nasz pan Andrzej korzysta z firanki. No bo nadal robi dla mnie zlecenia 223-212 tysięcy. To nie są, jak widzisz, drogi widzu, wcale te zlecenia aż takie małe. No, oczywiście, jak widzisz znowu na przykładzie tutaj drugiego pana Dominika, który korzysta z niskopodwoziowej podłogowej, no różnica jest. No jest, no jakby nie patrzeć, 60 tysięcy więcej. I to ci chcę pokazać. I zobacz, kolejny pan na przykład na Firance, no tutaj rekordowy kwas borowy to jest 250 tysięcy zlecenie, ale, no, mniej więcej, jak widzisz, wygląda to dosyć podobnie, tak? Ale, no tutaj, akurat, jak widzisz, ta z kolei pani, która z tego co widzę, chyba robi ten sam dystans, dosłownie bardzo podobne ma zarobki za zlecenie. No tam może jest 8 tysięcy więcej, niewiele więcej, tak? Ale generalnie, właśnie na naczepach tych niskopodwoziowych, Tutaj jest na przykład Norymberga, więc zobaczmy Norymberga, tak jak widzisz, no tutaj niektóre trasy miały bardzo ubogie, no bo 62 tysiące to nie było jakoś dochodowe, no ale generalnie warto mieć te podwoziowe. ale warto też mieć zwykłą firankę i to też chcę Ci pokazać w tym, w tym odcinku, że zobacz, możesz mieć pracownika, tylko on musi być oczywiście wylewelowany, tak? który może mieć firankę i on też dla ciebie będzie robić fajne zlecenia. No i tu nie masz jakby reguły. Tutaj akurat ma niskie, wziął, wzięła ta pani jakiś krótki dystans, więc no i zlecenie jest no, krótkie, że tak powiem finansowo. Ale zmierzam do tego, że jeśli zależy ci na początku na oszczędności, to nie musisz tak się spinać, a bo Juken powiedział, że najbardziej opłaca się nisko podwoziować, tam nisko podłogowa, no to będę kupował. No nie, no bo dla ciebie, jeśli ty nie masz kasy, różnica w cenie takiej naczepy, a zaraz ci to pokażę, drogi widzu, różnica w cenie jest, no na przykład, taką, taką firankę kupowałem, jeszcze jej nie przerabiałem, tak? No to kupujesz taką firankę, słuchaj, za 156 tysięcy, podczas gdy nisko podwoziową to mówimy o tym podwoziowa, podłogowa. Kosztuje no tam prawie 300, tak? No 250. No to masz 100 tysięcy różnicy. No tak by nie patrzeć, na dwóch naczepach masz jedną, jedną naczepę firankę więcej. Więc yy, na początku ma to znaczenie. Więc yy, jakby można to rozwiązać w miarę, yy, bym powiedział. Yy, sensownie, jak ja bym to zrobił? Ja wam powiem, jak ja bym to zrobił. Mówię, pod, zakładając, że jesteś osobą początkującą, która zaczyna. No bo to jest też poradnik dla osób początkujących. Więc no wiadomo, że nie będę radził komuś, kto ma 50 level. Bo takiej osoby często i też ja sam się czegoś nauczę. Zresztą zawsze, słuchajcie, biorę wasze komentarze pod uwagę i też testuję. Po to był zrobiony ten test z tymi naczepami. Po to po to, to zrobiłem, ażeby pokazać. Dobrze, ja sobie zmienię naczepę dla siebie, bo to miałem też zrobić. Natomiast moi drodzy, co bym zrobił od samego początku? Tak jak mówiłem, będę to powtarzał jak mantrę. Proponuję na samym początku jeździć na szybkich zleceniach. Czyli ty jeździsz na szybkich zleceniach, zarabiasz jakieś pieniądze, ulepszasz garaż, kupujesz ciężarówkę najtańszą, jaka jest i jaka ciężarówka najbardziej się opłaca, to też jest w odcinku nagrane, wszystko pokazane. Także tutaj będę się ciebie odnosił, drogi widzu, do poprzednich odcinków. No i do sedna dochodząc takiego jeżdżą Ci kierowcy chociaż jeden, dwa levely żeby zrobili coś tam, wiecie, wylewelowali, Ty uzbierasz w tym czasie kasę, możesz kupić im po prostu zwykłą firankę na sam początek. Nie musisz kupować nie wiadomo jakiej naczepy, ponieważ dopóki ten kierowca nie będzie mieć wysokiego mm, levelu umiejętności, no to i tak nie wykorzysta, a jak widzisz, na początku, kiedy te pieniądze się liczą i o to mi też właśnie chodzi, po to właśnie nagrywam po raz kolejny taki odcinek, bo Mówiłem w poprzednim odcinku o naczepach, tak, które naczepy się opłacają, dlaczego, pokazywałem to, tutaj też pokażę. Wszystko się, drogi widzu, zgadza. Natomiast zmierzam cały czas do tego, że ty na samym początku liczysz się z tym, czy kupisz naczepę za 150 tysięcy, czy za 250. 000. Mi w tym momencie przy 27 milionach już to nie robi różnicy, z mogę nawet konfigurować, co jedną kupiłem dla siebie i za którą zapłaciłem chyba 400 tysięcy naczepę. Proszę, pokażę ci. O, jedną naczepę kupowałem, taką to było w poprzednim odcinku, też było kupowane, do, to ta podwójna, największa z możliwych. Zresztą zaraz możemy sprawdzić, ile, te ile ci kierowcy generują e, zarobków, bo doskonale pamiętam, gdzie ich przenosiłem, więc niech to będzie kontynuacja poprzedniego odcinka. Ale moja, jak widzisz, nisko podwoziowa naczepa przerobiona, przemalowana, z felgami, z oponami, 359 tysięcy, czyli 100 tysięcy na Przerobienie. Oczywiście, dla jasności, to była tylko jedna dla siebie kupiona. Pracownikom takich nie kupuję na razie, bo mi szkoda kasy jeszcze na tym etapie, ale dojdziemy do tego, gdzie konfigurację floty będziemy sobie robili. Także miałem wam pokazać moi drodzy, jak zarabiają kierowcy, którzy mają te naczepy największe. Ja sobie może tutaj zrobię segregację, i teraz tak musimy sobie. Przejrzeć to niestety. Amsterdam, jeżeli dobrze pamiętam, on nie był. To było tak. To było. Jest. Firanka podwójna, czyli pierwsze jest Bergen, ale zobaczmy tak. Zobaczmy Markusa. Ładunek o wysokiej wartości. No to może tutaj mu dajmy w ogóle delikatny ładunek. To też będę powtarzał, co jakiś czas warto zaglądać do do tych, do tych tutaj kierowców i im tutaj zmieniać te, tę politykę treningową, żeby to jakoś tak równo szło. Więc on używa niskopodłogowej, zobaczmy sobie. No kursy, jak widzicie, przy jego jeszcze tutaj w umiejętnościach, no nie są, nie są szczytem moich oczekiwań. Wręcz bym powiedział poniżej szczytu, no bo to takie, takie, takie dosyć gro, drobne. Ale zobaczmy, Pana, pani Romana korzysta z podwójnej firanki. Tak? Czyli to jest ta podwójna firanka, tylko tutaj musicie też pamiętać, że ta podwójna firanka, czyli tak jakby no naczepa z przyczepą, tak to nazwijmy roboczo, jej, jej nie umieścicie wszędzie. Tak? I musicie mieć to też na uwadze, że taką totalnie podwójną możecie tylko w jednym kraju umieścić. I to Wam na szczęście na mapie pokazuje, ale to macie w poprzednim odcinku. I zobaczcie, Pani Romana nie jest jakaś mega lepiej... Tutaj wykształcona od, od poprzednika, ale zobaczcie, na podwójnej firance, no jednak robi dwa razy większe kwoty za zlecenia, nie? Także ta podwójna firanka, jak najbardziej tak, tu mamy zbalansowana. Ja bym wolał, żeby sobie podbiła ładunek o wysokiej wartości. Zobaczmy, tutaj długodystansowca, troszkę dodajmy. Zobaczmy panią Rud, ona akurat. Nie korzysta, bo możliwe, że, że nie ma nawet naczepy. Jest to całkiem możliwe, że jeszcze nie wszyscy mieli naczepę. Dobrze, Berlin chyba nie miałem podwójnych. Firanek, a mi chodzi tylko, słuchajcie, oczywiście o o firankę podwójną i tylko to nas w tej chwili interesuje. Nie wiem, czy nie Helsinki przypadkiem. O! I to jest ta naczepa full, 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 totalna, full. To się nazywa firanka HCT. To jest ta jakby już to total, totalnie wiecie. Yy, totalnie, drogi widzu, taka yy, największa, jaka może być. I zobaczmy. Tylko, że ta pani też nie ma jeszcze umiejętności. Ja i teraz dopiero tutaj widzicie troszkę delikatny ładunek, chcę pod, podszlifować, nie? No. Przy jej umiejętnościach te zlecenia no nie są jakieś takie satysfakcjonujące, ale, ale bardzo ważna rzecz. Bo wiecie, moglibyśmy narzekać, prawda? Że no a 20 tysięcy, 12, 14, no oczywiście moglibyśmy narzekać. Tylko zwróćcie uwagę, że ta pani wszędzie ma na plusie, nigdzie nie ma kursów pustych, nie ma minusu. A poza tym zwróćcie uwagę, że jednak dystans, który ona przebyła, no to jest bardzo śmieszny na te trasy. Z 300 km chyba góra, więc ja jej troszkę długodystansowca jeszcze tutaj podbiję. Ale najpierw delikatny ładunek, żeby miała więcej do dyspozycji. Kolejna firanka HCT. Tutaj długodystansowiec to już może nie ładunek o wysokiej wartości. Damy panu Dirkowi i zobaczmy, jakie on ma tutaj osiągi. Zobaczcie, znowu podwójna firanka i znowu sytuacja identyczna, nie ma zleceń na minusie. Tak? No on faktycznie ma długodystansowca już zrobionego, ale też te trasy robi krótkie. No może wynika to z tego Pamiętajcie, że może wynikać to z tego, że ta naczepa HST tylko może być w Helsinkach i jakby może oni jeżdżą tylko w obrębie kraju i nie mają jakichś kursów, bo nie, nie, nie do każdego kraju ta podwójna naczepa może wjechać, tak? Także może po prostu nie być kursów, ale jakby nie zmienia faktu, że jest i tak na plusie. Chociaż, jakbym miał się zastanowić, to patrząc na te kwoty, no nie mam powodu, słuchajcie, narzekać, dlatego że, 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 że ci kierowcy i tak nie wiem, czemu ten nie ma naczepy, bo też powinien mieć tą podwójną. No, a ten nie ma naczepy, jest na minusie, ale nie wiem czemu, czemu on nie ma naczepy. Nie wiem, popsuł czy co? Nie wiem, co tu się stało. Tu może coś się zbagowało, bo gość nie ma naczepy. A w Helsinkach wszyscy powinni mieć. No, może jakiś błąd. O, i tutaj mamy to samo ładunek o wysokiej wartości. No dobra, niech podbije. Bo wiecie, mógłbym teraz narzekać z jednej strony, że te zlecenia są po 20, a tam parę tysięcy góra. Ale patrzcie, że wszędzie, gdzie oni mają podwójną firankę, tak? To wszędzie te zlecenia są na sporym plusie jednak. Nie ma zleceń na minusie. I oni też robią krótkie trasy. A jeśli robią krótkie trasy, no to, wiecie, zrobią ich więcej. Więc tutaj kwestia do przemyślenia, czy jest sens zamieniać im te naczepy, póki co nie widzę sensu. Ale oczywiście, jeżeli byśmy im pewnie te naczepy zamienili na przykład na niskopodwoziowe, czyli mogliby wtedy po całej Europie jeździć z tymi naczepami, bo ta firanka HCT ma ten minus, tak, że oni są jakby skazani na swój kraj. I, i dlatego te, te trasy są tam 300, może 400 kilometrów, bo nie mogą z tą firanką podwójną wjechać na przykład do Polski. To jest taki przykład. Więc jakby tych zleceń mają o wiele mniej. No ale mimo wszystko, wszystkie zlecenia, jak widzicie, mają na plusie. I oczywiście, że gdybym temu, tutaj w tych Helsinkach, te naczepy wywalił i dał nisko podwoziowe i mogliby po całej Europie jeździć, to prawdopodobnie mieliby zlecenia po 200 tysięcy. Ale też mogłoby się zdarzyć, że przy takich umiejętnościach mieliby puste kursy. Sprawdźmy sobie jeszcze tak, no, Norymberga to na pewno nie była. Jeszcze jakiś Paryż, nie jestem do końca przekonany, czy tutaj dawałem do Paryża. Chyba nie. Nawet nie można chyba w Paryżu. Sztokholm, o! W Sztokholmie jest podwójna firanka. No i to już jest ta firanka, po, po Europie można nią jeździć, bo tutaj możecie z podwójną firanką naprawdę jechać do Danii, do, do Niemiec. Także te trasy już mogą być dłuższe. No i zobaczmy tego pana, jak to wygląda właśnie w przypadku podwójnej firanki. Widzicie, przez to, że on może robić dłuższe trasy. Co nie wynika z długodystansowca, tylko a w tym przypadku bardziej z naczepy, którą posiada, to już te zlecenia są 100 tysięcy, tak fajnie, nie? Ale też na minusie nie ma. Tutaj też nie wiem, czemu ktoś nie ma. Nie ma naczepy. Coś czasem się tutaj dzieje, bo, bo oni na pewno mieli, więc dziwię się, że chyba, że odstawił naczepę, no ale jest w prasie, nie wiem. Nie będę wnikał coś, coś tutaj czasem nie trybi. Natomiast jestem pewien, że naczepy im kupowałem, no bo przecież robiliśmy to, moi drodzy, w ostatnim odcinku, przy was to robiłem. Czy znaczy, mogło się zdarzyć, że jednemu nie dałem naczepy, no nie mówię, że nie, no. Czasem, czasem dużo rzeczy naraz robię. Także zobacz, drogi widzu, tu mamy sytuację też taką z podwójną naczepą i też te zlecenia, no, no są takie już w miarę okej, okay, nie? Bliżej 100 tysięcy w każdym razie niż... Dobra, niech robi tego długodystansowca. Chociaż ja bym mu bardziej o wysokiej wartości podbił ładunek. Tutaj długodystansowiec niekoniecznie też może o wysokiej wartości. Zobaczmy, tego pana też ma podwójną firankę. Widzicie, bo w Sztokholmie dawałem same podwójne firanki. No i tuż są takie zlecenia. 100 000, 76, najtańsze 37. Także. Wydaje mi się, że zobaczcie, wszyscy mają podwójne te naczepy, podwójne firanki i fajnie na nich zarabiają. Tylko tutaj ograniczę, że możecie to zobaczyć widzowie, bo to nie jest jakby problem. Dilerzy naczep. Zobaczcie, jak wybieracie sobie tutaj podwójną firankę, pokazywałem to w ostatnim odcinku, ale chcę żebyście wiedzieli co mam na myśli. Jakbyście chcieli wiedzieć na przykład zakup, no i teraz mam wybrać sobie garcz. To zobaczcie, że oczywiście mówimy o garażach, które, które mam. Mam do dyspozycji Amsterdam, mam do dyspozycji Norymberge, mam do dyspozycji Berlin, jest Sztokholm, jest tutaj w Norwegii Bergen i są oczywiście Helsinki. I oczywiście, że gdybym w tej Finlandii dał podwójną naczepę, a nawet to zrobię, drogi widzu, dla ciebie, czyli do Helsinek, gdzie oni mają tą naczepę, gdzie tylko mogą się w obrębie. Swojego kraju poruszać, jeżeli dam im podwójną firankę, przypuszczam, że zyski tych kierowców o wiele wzrosną, bo będą mogli robić dłuższe trasy. Więc chodzi mi o to, i to ci pokazywałem przy zakupie tej, tej naczepy, że są, jeżeli masz do wątpliwości, w jakim kraju możesz umieścić tą podwójną naczepę. Yy, podwójną firankę w tym przy, przypadku? No to, o, była mowa o podwójnej chłodni, to też widz prosił, no to proszę bardzo specjalnie dla widza kupię podwójną chłodnię w tym momencie i ją też umieszczę. Słuchajcie, yy, też tą chłodnię podwójną umieścimy właśnie w Helsinkach, gdzie te yy, na Finlandii, gdzie właśnie te Helsinki tak na razie średnio oddawały, jeśli chodzi o jeśli chodzi o właśnie tutaj zarobki. Dobra, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem pokazać, ale to też będę musiał kupić jedną naczepę, drogi widzu, dla siebie. Więc pokazałem ci na przykładzie tej naczepy niskopodwoziowej, jeszcze raz, żebyś wiedział o co chodzi. Oczywiście, żeby było jasne, to jakie kwoty widzisz tutaj, zależne są od Twoich umiejętności jak jesteś wylewelowany na danej umiejętności, bo zobacz, tutaj w przypadku helikoptera masz delikatny ładunek, ważna dostawa akurat nie ma znaczenia, ale ładunek o wysokiej wartości, tak? Więc u mnie kumulują się dwa levele plus jeszcze długodystansowiec, więc tak naprawdę mam trzy levele, które z umiejętności dają mi tą cenę i EXP, który tutaj będę mieć. To, że mogę wieść helikopter, to jest akurat DLC, bo pewnie takie pytanie by padło, mówiłem, ale powtórzę, to, że u mnie się pojawia helikopter, to jest akurat DLC. Natomiast to, że pojawiać się taki ładunek, zobacz taki ciężki ładunek, tak? No, tego spychacza właśnie ostatnio wiedzieliśmy, że jakieś walce czy coś, to zależy też od naczepy. Bo wiadomo, że na czymś te ładunki się wozi. To zazwyczaj się wozi na tej, jak widzisz te takie um, ciężkie ładunki, wozisz zazwyczaj na naczepie nisko bądź niskopodłogowej, zależy. A ja ci właśnie teraz chcę pokazać. Jak to się zmieni, kiedy ja kupię naczepę tylko do Warszawy, no, no mógłbym od biedy cysternę kupić. Podwójnej nie kupię, żeby wam pokazać ceny zleceń, dlatego że no, nie umieszczę jej w Warszawie, więc podwójna odpada, a szkoda, ale myślę, że cysterna. Tylko czy tu jest napisane do czego to jest cysterna, ciecze łatwopalne właśnie, ja do cystern jestem generalnie dosyć sceptycznie nastawiony, bo one tak średnio oddają, to znaczy powiem wam tak, jeśli ja bym miał kupować cysternę i non stop z niej korzystać, to słuchajcie, wolałbym sobie wejść w rynek pracy i po prostu zrobić, zarabiaj pieniądze i tu wybrać cysterną, która już jest jakiejś tam firmy, wiecie też, no na przykład Circle like czyli będziemy wiedzieli, że na stację benzynową paliwo wieziemy, tak? I wolałbym już z tym logo jechać i niż własną cysterną. Natomiast, a to jest olej napędowy. My nie mamy, akurat, słuchajcie, chyba jeszcze możliwości kupienia tej um, naczepy, dlatego że nie mam chyba jeszcze na paliwa też dziwne chemiczna. Czekajcie, bo chciałem właśnie kupić taką samą spożywczkę. Na pewno nie. Chciałem kupić taką samą cysternę, aby porównać w stosunku do 700 tysięcy było za zlecenie. A ile może być tu ciecze łatwopalne? No to może to będzie kurcze. No paliwo raczej jest cieczą, olej napędowy raczej jest cieczą łatwopalną. Nie podważajmy tego. Dobra, Sru, kupię tą naczepę. Umieszczę ją sobie w Warszawie dla siebie. Dla widza właściwie, bo ta zakupa w tej chwili, ta zakupa, co ja powiedziałem. Ten zakup, słuchajcie, w tej chwili jest dla widza, bo to jest. Yy, mi nie zależy na tej naczepie. Ale chciałem wam coś pokazać. Cysterna. Jak zrobisz sobie coś takiego, to. Yy, możesz. Aha, bo ja muszę zamienić. bo ja muszę najpierw moją. Muszę moją cysterę. Muszę moją. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu jest nisko podwoziowa. Odstaw. Widzicie? Macie takie coś, jak macie już. No, bo też wiele osób może mieć z tym problem. Kupujecie naczepę, tak? I chcecie ją podłączyć pod ciężarówkę. Jak to zrobić? No, w moim przypadku ja już mam naczepę podpiętą. No to oczywiście mógłbym wejść do gry, tam wiecie do garażu, odczepić tą naczepę przez ty, wciskając klawisz T na klawiaturze. No i nie ma problemu. I wtedy sobie robię następną. No ale można to zrobić już będąc w panelu. Jak zrobisz jakieś rzeczy związane z zarządzaniem, to nie musisz wchodzić tam do gry. Do ciężarówki, bo możesz sobie wejść do tej naczepy, którą masz, robisz odstaw, czyli ona ci się odczepia. Cyk, widzisz, odczepiła się, i teraz sobie wchodzę. Jakbym chciał chłodnie, podwójną teoretycznie mógłbym zrobić, użyj, ale może. No bo musiałbym się do Helsinek przenieść. Natomiast mi chodzi o to, że chciałem zlecenia zobaczyć. I zobacz, robisz sobie, użyj cysternę akurat do Warszawy. Jak najbardziej. Jesteśmy w Warszawie, także nie ma problemu. No i teraz zobacz, użyj własnej naczepy do transportu. I teraz z naczepą zobacz, jakie ja mam zlecenie. Te samo zlecenie oczywiście już nie przeliczałem na dystans, więc to ciężko jest tak porównać, ale mamy olej opałowy i ta w tym momencie to zlecenie da nam milion złotych zysku. Patrząc nawet do dystansu. Tutaj na przykład jest 800. Ale to są 3000, jakieś tam trasy. I wtedy faktycznie używasz własnej naczepy. Czyli załóżmy takie porównanie, odległość. Najbardziej tutaj najdroższe zlecenie 1,080 za 3700 km. Zapamiętajmy, 3700 km. A jeżeli chciałbym zrobić tu 3700, 3700 to zobaczcie, że ta jest o 700 km mniej o. Czyli fajne porównanie. Tam mamy 3700, a mamy ponad 1,800,000 zarobku, tak? Mając własną naczepę. Jeśli nie masz własnej naczepy, a chcesz korzystać z no, tej, którą ci dadzą, no to tutaj akurat masz zlecenie raptem o 800 km mniejsze, czyli tak w sumie niewiele. No po, podobne są te trasy. Dla mnie to 800 km to nie jest jakaś, wiecie, rażąca różnica, ale masz 700 tysięcy zarobku. Czyli tak naprawdę masz tutaj no ponad no dobre 300 tysięcy różnicy, nie? Jadąc własną naczepą. Nawet z tą cysterną, która no nie wygląda, no bo twoja nie wygląda, ta jest pomalowana z logiem, ale załóżmy, że to jeszcze olejmy, no w przypadku skoro mamy olej napędowy wieś, no to trzeba to olać. <gry> Także olewając już tą sytuację, to zobacz drogi widzu, jeszcze raz tam się cofniemy. Jeżeli tutaj masz swoją ciężarówkę, bierzesz zlecenie, cyk. Tylko to też chciałbym ci wyjaśnić, dlaczego u mnie to jest dostępne z tą cysterną. Dlatego, że mam ADRy wyrobione już. Żebyś wiesz, się nie dziwił, że u Ciebie tego nie ma. Teraz jeszcze raz, bo ja to czasem dwa razy pokazuję, żeby to naprawdę było zrozumiałe. Staram się, żeby to w miarę prosty sposób wam, drogi widzu, tłumaczyć. Zobaczcie. Mm. 3700, tak naprawdę 700, 700 mamy kilometrów różnicy i to nie jest jakaś tragedia, tak? A w tym momencie za to mamy 106 m. Czyli jest naprawdę 300 tysięcy różnicy, jeśli bierzesz własną. No tutaj Ci pokazuję na konkretnym przykładzie, jeśli chodzi o cesterne. 300 tysięcy różnicy na zleceniu, nawet jeśli troszeczkę uszkodzisz tą naczepę, bo nie wiem, ktoś cię zahaczy, no różne są sytuacje. To widziałeś na moim przykładzie, jak robiłem naprawę tej naczepy. Wyniosła mnie około 50 tysięcy złotych, co myślę, że nie jest jeszcze jakąś tam tragedią. 50-60, nie? Gdzie mnie trochę takich dziwnych sytuacji spotkało, no bo już robiłem wyzwanie, czy będę w stanie taką trasę pokonać. Więc to też weź pod uwagę, że, że byłem zmęczony i, i różne głupoty. Zresztą na odcinku to widzisz. Ostatnią próbę sobie zróbmy. Jeszcze zobaczmy, jaką naczepę. No, Firanki bym nie chciał, bo to. ale moglibyśmy porównać, ale wiadomo, że na Firance nie będziesz mieć zleceń za milion. Czyli pierwsza naczepa cysterna daje opłacalność, ale muszą być zlecenia. Jeśli chodzi o te rury, o te rzeczy, to aż takich myślę, że takiej grubej kasiory ci nie dadzą. Czyli prędzej jest to ta podwoziowa bądź nisko. Podłogowa, one też dają fajne zlecenia, widziałeś na przykładzie helikoptera. No tu na przykładzie podwójnej to nie sprawdzę, bo mm, po prostu nie jestem w stanie się do garażu teleportować. Bo mój garaż jest w Warszawie, także tutaj sorry, no ale też jestem w stanie na przykładzie tej cysterny z tego co widziałem, jestem w stanie uwierzyć w to co widz napisał, że na podwójnej chłodni są zlecenia za milion, spokojnie. Czyli praktycznie kupujesz na naczepę podwójną za milion, yy, yy, robi jeden kurs pracownik i praktycznie, i praktycznie się zwraca zakup naczepy. Tak, przeliczając, jeśli jest tak, jak mówił Widz, a zakładam, że jest. Ale myślę, że wiecie co, jednak tą firankę sobie podepnę, żebyście mogli naprawdę zobaczyć te różnice, bo no ja już kupię tą. Bo wy nie zobaczycie tych różnic, jeśli. Jeśli ja tego po prostu wam nie pokażę. Czyli no tutaj mamy na własnych naczepach jednak um, no jednak te zlecenia koło miliona. Nie? Ja mówię mi jakby też na kasie nie zależy i cały czas to będę powtarzał. Jakby ktoś z was się dziwił dlaczego mm, dlaczego po prostu nie jeżdżę na, na rzad, albo rzadko jeżdżę na własnych naczepach. To dlatego, że chcę mieć różnorodność. nie? Że lubię jak na przykład ta firanka jest jakaś tam kolorowa jakieś firmy. Wiecie czasami mi to jakby już teraz na kasie tak nie zależy. Natomiast zobaczcie. Teraz weźmy na, na zwykłej, najprostszej firance zlecenia na własnej yy, naczepie. No to macie zlecenie również tam około 3000 km, podobne do tego z paliwem, tak? Nawet porównywalne do tego z paliwem, tylko bez własnej naczepy. Ale jest 830. No nie będą to jakieś super drogie kursy. No może tutaj, o! powiem wam szczerze, no w stosunku do cysterny to jest tam 100 tysięcy różnicy. Jeżeli byście nie mieli cysterny, nie macie ADR-a, ale macie własną firankę, jak widzicie, możecie wieść motocykle za tam 920 tysięcy, czyli no raptem te 100 tysięcy mniej niż, niż, w przypadku, niż w przypadku cysterny, więc no sami rozumiecie, że to nie jest jakaś też taka rażąca różnica. No jeżeli nie masz tych ADR-ów, no to jak widzisz, możesz za 900 czy 800, jeżeli chcesz jechać 3000 km, a nie 3600, chociaż nie wiem, ja nie, jak, jakby dla mnie to nie jest żadna różnica w dystansie te 400 km, przy takiej ilości, jaką i tak trzeba przejechać. No zobaczcie, są jakieś tutaj mniej opłacalne, bardziej opłacalne. Te 800 spokojnie tysięcy możesz na własnej naczepie wyciągnąć za zlecenie. No i żeby oczywiście znowu porównanie miało sens, sprawdźmy bez własnej naczepy, no bo wiecie, bez własnej naczepy no to teraz tak no bez własnej naczepy, no to teraz musimy znowu do, doszukać firanki, bo widzicie jak szukamy bez własnej naczepy, to nam się wszystkie zlecenia pokazują więc pierwsza lepsza firanka, no to jest taka, to jest 700 tysięcy za 3 300 no czyli mamy różnicy gdzieś w granicach 100 tysięcy to no już jest tak wiecie, na styk i tu dlatego właśnie na tym przykładzie, jeśli chodzi o firankę chciałem Ci pokazać drogi widzu, że jeśli miałbyś na początku samym przynajmniej się spinać, żeby kupować te naczepy, te firanki, to lepiej na pewno na początku kupić ciężarówki, robić te levely, później dokupić naczepy. Natomiast jak widzisz, no nie jest to tak jakoś. Patrząc też na naprawy, w przypadku akurat firanki nie jest to jakiś taki przeskok. Jeżeli. Bo teraz to, co ci pokazuję, to jest zlecenie, które bym po prostu wziął naczepę gotową, kolorową, pomalowaną, tak? No to jest tam te 700 tysięcy. No też fajny zarobek możesz mieć i nie musisz się martwić na prawą naczepy. I to jest właśnie odpowiedź też widzowie, dlaczego ja często właśnie biorę różne kursy. Teraz sobie weźmę, wezmę pewnie jakiś kurs właśnie z cysterną zrobię, bo jeszcze z cysterną nie robiłem, a może i nawet nagram o tym odcinek. Także reasumując to... Nie ma jakiejś takiej stricte reguły, jak widzisz, no ja tutaj Ci takie przeliczenia pokazywałem, że w przypadku może cysterny, może tej niskopodwoziowej, na jakimś wyższym levelu, gdzie pracownicy mają wyższe levele, to tak, opłaca się mieć własną naczepę, pracownicy będą zarabiali więcej, ale też musisz to kontrolować, bo w przypadku, jak widzisz, tego, to było chyba Bergen, jeśli dobrze pamiętam, sprawdźmy widzowie, żebym tutaj miał... Pewność, bo na pewno te naczepy podwójne w Sztokholmie bez problemów, Bergen, ale tutaj Helsinki. Sorry, tu mówimy o Helsinkach. Akurat, no to w Helsinkach, no jak widzicie, widzicie, dałem naczepy, które tu pasują, niby powinny dawać duży zysk. Tu mówimy o tych naczepach, już totalnie podwójnych. One się HST nazywają zarządzanie naczepami. Jeszcze sobie zobaczmy, co tu w Helsinkach mamy. Ja tutaj teraz dokupiłem, a tu A jest firanka podwójna, dokupiona, bo to dokupiłem, dokupiłem mmm, dok, to, to, to dokupiłem. Dobra, 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 czekajcie, bo mi się teraz te garaże pokiczkały. O, firanka HCT, HCT. I to teoretycznie jest największa, totalnie największa naczepa, więc widzicie, najdro, znaczy najdroższa nie jest, ale znaczyłoby to, wiecie, że, że niby, niby ta naczepa będzie generowała największy zysk, a wcale guzik, prawda? Bo ta naczepa tylko się porusza po terenie tam po terenie Finlandii bodajże, jeśli dobrze pamiętam i no i co? No i nie daje to jakoś wielkich zysków. Więc na pewno tutaj ta naczepa widzicie, duża naczepa wcale nie oznacza, że będą duże zyski. Ale firanka podwójna która może się poruszać po nie wiem, iluś krajach, ja jakby nie liczyłem, no jest to Dania, no czekajcie, Niemcy, Dania, Holandia, tak? Jak się teraz mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że Holandia też. No wiadomo, Szwecja, Finlandia i Norwegia. No to siedem krajów, czy tam sześć krajów, no to, to to już jest coś i to, to są w stanie kursy zrobić. Więc reasumując, na kraje typu właśnie, jeśli masz DLC, kraje skandynawskie, czy na Niemcy, Warto jest kupować podwójną firankę czy podwójną chłodnię, chociaż tutaj chyba takiej podwójnej chłodni nie mamy, bo ta chłodnia, która tutaj jest. Nie, no to jest chyba podwójna, normalnie podwójna. To nie jest taka, aha, czyli czekajcie, taką zwykłą podwójną chłodnię. To ja również mogę do Berlina przenieść. O, widzicie, to zrobimy sobie test. Widz powiedział, że może być podwójna chłodnia i że ona daje fajne zlecenia, także dla widza. Kupię do trzech różnych, może do Amsterdamu na próbę i zobaczymy, jak ta podwójna chłodnia odda. No to jest tak, jakby teraz oczywiście marnowanie pieniędzy, można by powiedzieć, pod odcinek, ale nie do końca, bo widzowie, ja, ja robię test, a, a ten te, te naczepę i tak przeniosę później do innego, wiecie. No ja, ta naczepa mi nie ucieknie, ona już jest, tak? To nie jest zmarnowana kasa. Ja chcę też zrobić test, na ile ta podwójna chłodnia. Widz pisał, no to trzeba sprawdzić, tak? Ja zawsze czytam widzowie wasze komentarze, i, i zawsze gdzieś tam w nawiązaniu do, do nich jest coś w odcinku powiedziane. Także to myślę, że tyle. Zrobiliśmy sobie podsumowanie, a to już jakieś tam zakupy konkretne i rozwój dalszy filmy to już zostawmy może na następny odcinek. Ale myślę, że ci pokazałem, że naprawa tych naczep, bo jakby naprawy ciężarówki nie liczę, tak? Bo to musicie sobie też rozróżnić już tak. Totalnie podsumowując, bo zaczęliśmy odcinek od tego, że zrobiłem naprawę po szaleńczym, długim kursie 4000 km 4,5 tysiąca. No okej. Okay. Faktycznie no, te koszty zapłaciłem za naprawę, zgadza się? To jest racja. No ale jakbym i tak jechał taki kurs bez własnej naczepy, to ciężarówkę również musiałbym naprawić i również by to tyle kosztowało. Więc jakby sugerujmy się tu tylko kosztem naprawy naczepy, który tam chyba koło 60 tysięcy, wyniósł niecałe. Także nie ma tragedii jak na tak duży kurs, ale to tak jak mówię, w przypadku, gdzie ty jesteś wylewelowany, troszeczkę pracownicy są wylewelowani, to kupowanie naczep już takich droższych, typu niskopodwoziowa, podłogowa, podwójna firanka na inne kraje, tak, ma to jak najbardziej sens. Natomiast myślę, że na początku, gdzie ty się zastanawiasz, czy kupić naczepę, czy kupić ciężarówkę, no, to ja bym proponował ci kupić ciężarówkę, żeby już ten pracownik chociaż trochę próbował levelować, a później yy, nie szaleć tak aż yy, w naprawy, w jakieś koszty, w jakieś, nie wiem, ulepszenia. Nie kupować sobie ciężarówki, tylko po prostu kupić naczepę dla, dla kierowcy, żeby oni faktycznie te zlecenia mieli droższe. Bo, no bo taka jest prawda. Póki co z tych yy, krajów, które wymieniłem, w których można mieć podwójną firankę. To naczepa, którą Ci polecam, taką najtańszą, najlepszą i najbardziej dochodową, gdzie jest najmniej tych pustych kursów, bo właściwie u mnie jest to zero. E, możesz też napisać w komentarzu, czy u Ciebie jest to tak samo. To jest podwójna firanka. Tak, to mówię, jeżeli byś się zastanawiał, zastanawiała w tych krajach typu Niemcy, Holandia, Dania i tak dalej, Szwecja, to podwójna firanka wydaje mi się najlepszą opcją, najbardziej opłacalną. No na pewno jest ona o wiele droższa, jeszcze sobie zobaczmy, porównajmy cenę, bo jak za zwykłą firankę kupujesz za 150 tysięcy, no to podwójna kosztuje cię razy dwa, czyli w sumie za, za, za jedną podwójną masz dwie naczepy. No i znowu będzie pytanie, co zrobić? No to drogi widzu, no to jest znowu prosta sprawa, przecież naczepę zawsze możesz sprzedać, możesz ją przenieść do, do innego... Miasta, prawda? Jeśli zaczynasz, jeśli pierwszą naczepę masz kupić, to mimo wszystko, bym na swoim miejscu zwykłą firankę kupił najtańszą. Czyli w tym momencie zamiast jednej podwójnej kupić dwie zwykłe, bo dwóch pracowników wtedy będzie miało naczepy. A jak kupisz jedną podwójną, to nadal będzie to jeden pracownik nią jeździł. Więc na początku zrobisz taki myk. I kiedy troszkę kaski uzbierasz, kupujesz kolejny garaż, Kupisz kolejną ciężarówkę, trochę tej kasy ci zostanie, to co zrobisz? Znowu tą podwójną, fi znaczy, przepraszam, pojedynczą firankę. Na przykład, dobra, podam ci taki przykład, hipotetycznie. Żebyście mieli to na przykładzie. Kupujesz sobie garaż, tak? Niech będzie tutaj zakup garażu, ja nie będę jeszcze kupował, ale załóżmy, że kupujesz garaż. Załóżmy w Berlinie, tak? Yy, trzy miejsca sobie robisz na początek, trzech pracowników, trzy ciężarówki. Tam jeszcze coś ci kasy zostało, ale mm, nie szalej. Dobra, pracownicy jeżdżą, wiadomo, ustawiasz ich, to masz w poprzednich odcinkach pokazane, nie będę do tymu. Dobra, uzbierałeś, uzbierałaś troszkę kaski, kupujesz kolejny garaż, niech będzie, nie wiem, żeby były rozrzucone. Niech będzie, no tak jak jest u mnie, na przykład Amsterdam. Dobra, znowu trzech pracowników, znowu trzy ciężarówki. No i masz na luzie już trochę kasy. To co robisz? Kupujesz zwykłą firankę pojedynczą za 150 tysięcy, zależy ile masz kasy. Albo no na przykład, załóżmy, kupujesz trzy firanki i umieszczasz je w Berlinie. Ci pracownicy na tych firankach już sobie jeżdżą, już sobie levelują. Powiedzmy, że pracownicy w Amsterdamie nie mają na razie jeszcze naczep, no bo nie starczyło ci na sześć. Zrozumiałe. Eee. No i w tym momencie. Kiedy już oni zarabiają kasę, ty robisz jakieś kursy, zarabiasz kasę. Oczywiście kupujesz kolejny garaż i znowu ciężarówki, więc to też nie jest tak, żebyś w naczepy. Ja mówię to już o takim. myślę, że piętnastym levelu. To, co ci pokazuję teraz, bo to też, żeby nie było, że to masz robić od początku. Ja muszę te swoje wypowiedzi bardziej precyzować, bo wy często mi na to zwracacie uwagę, że skracam daną myśl i można źle odebrać to, co mówię, i tu macie rację, Widzowie. Żeby było jasne, to, co teraz ci mówię o tym kupowaniu. To nie jest, że ty masz to zrobić na początku. Tutaj warto, ja bym to tak robił na 15 levelu, czyli tak do 15 czy 12 levelu kupuj ciężarówki pracownikom, ale nie kupuj naczep. A później, czyli załóżmy, kupisz te trzy garaże, niech będzie Amsterdam, niech będzie Berlin, no tak przykładowo, no i niech będzie tam sobie coś Sztokholm. Przykładowo, bo tego akurat dotyczy temat. No i powiedzmy, masz garaż jeszcze, nie wiem, w Warszawie czy w Poznaniu. Czy masz załóżmy cztery garaże czy pięć garaży na tym 15 levelu, czy na 12 levelu. W każdym garażu masz trzech, czy pięciu pracowników, yy, są pięć, czy trzy ciężarówki, nieważne. Spoko. No i zaczynasz kupować naczepy. Tak? No to yy, na sam początek mimo wszystko polecam Ci zapełnić te wszystkie garaże na full, tak? Znaczy na full. Tyle ile masz kierowców oczywiście i ciężarówek. Zwykłą firanką, najprostszą, zwykłą rankom Tak? Następnie, kiedy kupisz sobie jakiś garaż, no nie wiem, niech będzie, nie wiem, czy masz to DLC. No, jak nie masz, no to nie chcę ci pokazywać, więc może pokażmy tutaj. A no, załóżmy, w Bratysławie sobie kupujesz kolejny garaż, kupujesz kolejnych yy, kolejne ciężarówki, zatrudniasz kolejnych pracowników. Tak? No i zostało ci trochę kasy, chcesz kupić naczepy. To wtedy przykładowo, nie wiem, jedną naczepę z Berlina przenosisz do Bratysławy. Jedną z Amsterdamu przenosisz do Bratysławy, ze Sztokholmu tą firankę przenosisz do Bratysławy. A w te miejsca, które zwolniłeś, kupujesz podwójną firankę. Rozumiesz? I wtedy ta podwójna firanka, ten pracownik już będzie w miarę wylewolowany, on ją już też fajnie wykorzysta. Tu przeniosłeś do Bratysławy, więc tutaj będzie firanka. I tak samo każdą kolejną później. Czyli zaczynasz od zwykłej firanki, bo po prostu jest taniej i ty potrzebuj, Wiadomo, że lepiej, żeby dwóch pracowników jeździło na dwóch naczepach, niż jeden na podwójnej naczepie. O to mi tylko chodzi, tak? No i będziesz dążyć do tego, żeby te zwykłe firanki z Berlina przenosić do miast, w których nie może być podwójna. W Bratysławie, na przykład, w Polsce, wszędzie mogą być pojedyncze firanki, więc będziesz je przenosić do garażu, a możesz to zrobić poprzez to, co ja robiłem. Zobacz. Zarządzaj naczepami. Jeśli chciałbym, tą naczepę, co sobie do, do Warszawy kupiłem, Przy, przykładowo cysternę. Yy, no, tylko że mam akurat ją podłączoną, więc dobra, no nie pokażę ci. Niech będzie firanka. O, niech będzie firanka. Przecież możesz zrobić, możesz ją sprzedać równie dobrze, tak? I możesz yy, bez problemu ją słuchajcie. Tylko, aha, muszę odstaw. Dobra, bo ja teraz byłem podłączony akurat. Pomyliło mi się. Pomyliło mi się z naczepami. No widzicie, czasem się zamotam. Natomiast. Możesz ją oczywiście sprzedać, ja nie wiem, mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. 193 tysiące. No, czyli tracisz na sprzedaży, więc to ci od razu mówię, że to nie ma sensu. Natomiast możesz ją sobie przenieść. Tak? Czyli tą metodą, tą zwykłą firankę chciałbyś, chciałabyś gdzieś przenieść. No ja nie mam gdzie, bo wszędzie mam zapełnione teraz naczepami. Więc nie będę absolutnie nigdzie przenosił, no ale wybierasz sobie garaż i przenosisz. Pewnie jakieś tam opłatę trzeba za to drobną uiścić, ale też radę. Także ja bym ci tu proponował taką opcję zrobić, żeby w tych krajach, w których są dostępne te podwójne naczepy, te podwójne firanki, żeby one były. Jeszcze raz ci pokażę, że można to łatwo sprawdzić. No nie, no dobra, może nie będę na tej, na, na tej, tutaj ryzykował chłodni kolejnej. Firanka podwójna, jak już chcesz ją kupić w danym momencie, to widzisz, zawsze będzie ci pokazywało garaże. Ja mam Poznań, mam Warszawę, i jak widzisz, one są na szaro, są niedostępne. Tutaj po prostu nie można jeździć z taką podwójną naczepą, ale już Berlin, Norymberga, Amsterdam, czyli Holandia, dobrze mówiłem, że Holandia też jest, czyli Norwegia, Szwecja, Finlandia. Zresztą to przy zakupie chyba tak naprawdę gdzieś to tutaj było takie info. Zresztą nieważne na mapie ci i tak pokazuje, także. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten odcinek. Myślę, że troszeczkę udało mi się rozjaśnić sprawę głównie z naczepami, odpowiadając też na pytanie i zamykając ten temat naczep, bo to był czwarty odcinek z rzędu yy, dotyczący naczep i, i jakby no, sami widzicie, że, że wałkujemy w pewien sposób ten odcinek od, od czterech odcinków. Robiliśmy pewne testy i mogę tutaj zamykając ten temat ci śmiało powiedzieć. Swoje przemyślenie, że jak najbardziej. Warto mieć swoją naczepę dla pracowników, jeżeli zależy tobie na Kasie, dla siebie, później. Tylko znowu z własną ciężarówką, to jest też tak, że ja zacząłem na 18 levelu dopiero sobie kupować ciężarówki. Sobie. Teraz mam ich cztery dla siebie, to też zrobię osobny odcinek, w którym Wam swoje ciężarówki pokażę. I zacząłem się z tym bawić dopiero w pewnym momencie. Do 18 levelu jeździłem na szybkich zleceniach, a ciężarówki kupowałem dla pracowników. No niestety, trzeba było się poświęcić, więc jak się dziwicie, czemu tak szybko mi się udało to rozwinąć i czemu mi kasa tak leci już w tym momencie, że nagrywając poprzedni odcinek weszło mi 15 milionów, no to to wszystko będziecie widzieli, jakie tam kwoty padały za te zlecenia. Zresztą rejestr pracowników też Wam mogę pokazać. Nie ma tu żadnego oszustwa, żadnych modów, absolutnie. To wszystko jest no, dużo, dużo determinacji, dużo sposobu przede wszystkim, aby się rozwinąć. Także jest sens kupować naczepy, ta naprawa tej naczepy, no chyba żebyś jeździł czy jeździła jako szaleniec. Ja zakładam, że wiecie ta, te uszkodzenia naczepy. Zresztą z drugiej strony, widzowie, to nie jest tak, też żeby nie było, że robisz kurs i ja ci każę naczepę naprawiać. Muszę znowu sprecyzować to, co chciałem przekazać. Ja naprawiałem tam naczepę dlatego, żeby Wam pokazać, ile to kosztuje po takim długim kursie. Ale ona miała ile uszkodzeń? 7 czy 8 procent, czy 10, już nie pamiętam. Bardzo mało. Więc dobrze wiesz, drogi widzu, że ja na tej naczepie, bez naprawiania jej, tak samo i ciężarówki, no bo nie było jeszcze tragedii, ja śmiało bym zrobił jeszcze jeden kurs. Więc to też, jeżeli Ty jeździsz w miarę ostrożnie, nie robisz jakichś, nie wiem, dziwnych akcji, ale dobrze wiemy, że czasem ktoś w ciebie wiedzie, czasem tam się zdarzy o barierkę przytrzeć, no różne są sytuacje, ale tak naprawdę ty tą naczepę możesz naprawiać raz na 4, raz na 5 kursów, jeśli masz już tam, nie wiem, na 20, 20 parę procent, czy. Więc to wtedy też ten koszt naprawy jest jakby no, groszowy, tak? I do tego zmierzamy, więc warto mieć swoją naczepę, bo zobacz, jeżeli masz o 100 tysięcy, tak nam wyszło w obliczeniach Wyższe zlecenia, tak? O 100 tysięcy za zlecenie dostajesz więcej. No mówimy minimum, tak? Zrobisz pięć kursów, to masz 500 tysięcy do przodu. Nawet jeśli ta Twoja naczepa by była hmm, uszkodzona w 20%, no załóżmy, że. Czy 25%, no załóżmy, że ta naprawa by wyniosła dwa razy więcej niż mnie, to no załóżmy, żeby wyniosła 100 tysięcy, 150 niech będzie nawet. No to to i tak jesteś do przodu. 350 tysięcy, koło 400 tysięcy. Także to ci, to, to masz za to jedną ciężarówkę, już tak naprawdę kupioną. Także moim zdaniem warto, tylko trzeba to dobrze przemyśleć i mieć na to strategię. Ja to, o czym mówię, po części stosowałem. Już tak kończąc, bo żebyście wiedzieli, że to też jest takie zdanie relacji. Co znaczy, po części nie kupowałem, słuchajcie, firanek podwójnych na pewnym momencie, bo po prostu na to nie wpadłem. To wyszło samo, to wymyśliłem w trakcie. I też wyszło przy tych testach, gdzie zacząłem obserwować kwoty, bo ja wcześniej do tego też tak nie zaglądałem. I to, co Ci przedstawiam, to jest taki, no, hot news, można powiedzieć, odnośnie tych. I też to, co wypisaliście w komentarzach, nie? Oczywiście nie, za, nie zalecam Ci kupować od razu podwójnej chłodni za milion, bo wiadomo, że możesz na to nie mieć kasy. No, chyba że dla siebie. Natomiast, no, chociaż tą firankę, tak. Bo Firankę 150 tysięcy to jeszcze majątek nie jest, a coś ona jest w stanie fajnie zarobić. Firankę, podwójną Firankę na te kraje, które no, mają te kursy dostępne. Dodatkowo, oczywiście niskopodłogowa, niskopodwoziowa. Cysterny, jak widzisz, też dają kasę, ale to jest po prostu tak, że są miasta, w których ta cysterna nie oddaje, i właśnie tutaj. Też chyba ktoś z widzów pisał to pod którymś odcinkiem i tutaj się zgodzę jak najbardziej. Z cysternami musisz uważać. To znaczy, jeśli proponuję Ci, jeśli chcesz testować, to możesz zrobić tak, że no kupisz tą cysternę, to wiadomo, dasz do danego miasta, ale musisz obserwować, czy ona daje zysk, czy ona daje stratę, czy ona w ogóle jest używana. Znaczy używana raczej będzie, jeżeli będzie do wyboru, natomiast są miasta, w których po prostu cysterna nie oddaje. Więc jeśli zobaczysz, że ona w danym mieście nie oddaje, no to po prostu musisz ją wtedy przenieść do innego miasta, i to jest metoda prób i błędów. Jak ty, drogi widzu, znasz miasta, w których cysterny oddają, możesz napisać w komentarzu, komuś może to pomoże. Ja to też chętnie wtedy sprawdzę i nagram w odcinku, żeby pokazać miasta, w którym dane nacze... W ogóle możemy nie tylko na cysternach się skupić. Dobrze, to jeżeli, drogi widzu, ty napiszesz w komentarzu, napiszecie propozycję, to będzie jeszcze jeden odcinek, który do tego będzie. Takim powiedzmy nawiązaniem. Sorry, że tak trochę nosem zaciągam, ale mam katar. Będzie takim nawiązaniem typowo z Waszych komentarzy, bo Wy tą serię też tworzycie. Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami, jakie miasta, w jakich miastach Waszym zdaniem jakie naczepy oddają. Oddają, mam na myśli oczywiście dla pracownika, bo to nie mówimy teraz o sobie, tak? O naszych kursach, bo my mamy możliwość wyboru, a nasi pracownicy nie są niestety tak bystrzy. Ja nie biorą, nie wiem na jakiej zasadzie te zlecenia, że czasem jeżdżą na pustych, także możecie się podzielić Waszymi przemyśleniami. Ja to z miłą chęcią przetestuję. Między innymi kupiłem podwójną firankę, podwójną chłodnię, więc to też będzie, będę mógł to już wtedy pokazać. Nie mam jeszcze na ten moment żadnej cysterny, no poza tą jedną, którą kupiłem dla siebie do Warszawy, ale no nie mam de facto innej cysterny. Więc wtedy, jakbyście pisali, żeby tak zrobić, to kupię też cysterny, umieszczę w miastach, o jakich mówicie, i może nam się uda taki kompleksowy poradnik stworzyć, w jakich miastach najlepiej jakie naczepy dawać, ale weźcie pod uwagę, pisząc ten komentarz, na jakim levelu macie pracownika, nie? Bo to też jest istotne i to, to, to jest niezmienne, no bo jeżeli moi pracownicy nie mają ADR-ów, to, to nic nie da, że ja tam cysternę umieszczę, tak? Wiecie, to żebyśmy już mieli to sprecyzowane, natomiast no, chciałbym, chciałbym to jakoś też sprawdzić, bo to mnie ciekawi, żeby był taki kompleksowy poradnik, żeby jak najmniej tej straty było i żeby to wyeliminować. No, nic, to chyba wszystko powiedziałem. Pokazałem swoje postępy. A taki typowo gameplayowy odcinek, gdzie będę już tutaj kupował. A zobaczycie zresztą, co będę kupował w następnym odcinku. Także to będzie taki gameplayowy dotyczący mojego konta. Także, moi drodzy, trzymajcie się. Drogi widzu, będzie miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem i oczywiście wspaniałego dnia wieczoru, czy kiedy to oglądasz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.